Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na modnych obcasach sezon 4. Jak widzicie, jestem taka piękna, zieloniutka, a to dlatego, że udało mi się ostatnio pohandlować z wieśniakami tutaj w wiosce. W sumie przeniesiemy się do nich na chwilę, pokażę wam, z którymi sobie handlowałam i zobaczymy, co tutaj się dzieje, bo tutaj ostatnio cyrki się działy. No, ale zanim do cyrku, to chciałam was serdecznie zaprosić na G2, gdzie z kodem MADZIK macie 3% cashback, a link jest w opisie filmu. Mianowicie, jakie cyrki? Ja tutaj przychodzę nieco, że pełno creeperów, które nagle znikły, to później zaczęły wyłazić jakieś czerwone ośmiornice. Dzień dobry, to nie pan. O, właśnie, nie to. Ja sobie zrobiłam plecak, słuchajcie. Doszłam, że trzeba zrobić go z żelaza i ze skóry, bo to się robi właśnie z takich żelaznych kików. O, i właśnie przed chwilą sobie zrobiłam plecak, więc możemy sobie podróżować i nie narzekać, że mamy mało miejsca. Tak, o, z tym panem chyba handlowałam. Tak, za jabłka się sprzedawał. To nie ten, to jego kolega, bo gdzieś... O, z panem musiałam. Tak, i on już... O, nawet za nasionki się będzie sprzedawał bardzo ładnie. I tutaj właściwie nie ma wyspy, a bardzo często też się pojawiają slajmy, więc nie wiem skąd i nie wiem dlaczego. No, też troszkę ich ograbiam z ich tutaj właśnie jedzonka, ale oni jakoś nie narzekają. No, i oni dali mi bodajże 17 emeraldów, że tutaj już klatę miałam, to zrobiłam sobie resztę i jeszcze starczyło, słuchajcie, na mieczek. Dobrze, więc tyle to się działo. Jeszcze byłam u siebie w kopalni, tam troszkę rzeczy próbowałam sobie poznajdować, coś fajnego, ale tak średnio wyszło. Zaraz. O, w sumie tyle znalazłam. Więc jeszcze na kopanie będzie czas. Dobrze, ja na chwilę wrócę na górę. Powiem wam tak. Znalazłam drugiego Lucjana. Zresztą, o, widać ile ja się rybek różnych nałapałam. Ja tego Lucjana miałam. Ale nie wiem, gdzie on teraz jest. Naprawdę, za Chiny nie wiem, gdzie Lucjan mógł mi się podziać. Chyba, że go wsadziłam do szafki, ale nie wydaje mi się. Nie, tutaj jest gwizdek na mojego pieska. Właśnie, pytaliście się, gdzie jest mój pies. Czy jak ja teraz zagwizdzę, to on mi się zjawi? Bo on na pewno powinien być na moim spawnie. Zaraz, jeszcze zanim wyruszymy, bo dzisiaj idziemy, jak po tytule widzicie, do nieba, to chciałam sobie wody wziąć, bo woda może mi się przydać. Portal już zrobiony jest. O! Dobra, wodę mamy. Co z tym moim pieskiem? On na pewno buruś żyje. Burek? No byłeś tu na spawnie niedawno, no przecież... No misiu ciebie nie zjadł. Misiu by ci tego nie zrobił. Ja ci gwarantuję, że misiu by nie zrobił. A można jakoś bureczka odzyskać? No, ewentualnie Melka koza, no tutaj miś. Nie wiem, gdzie się pies podziął. Jak widać, przyjaciele mnie tutaj opuszczają, zaczynając od Lucjanka, którego zjadłam, po właśnie pieska. Dobrze, jesteśmy w domu, to zostaje. Ten proch też mogę schować. I udajemy się do nieba. Ja już przez portal przeszłam tylko po to, żeby on się już ładnie nam wygenerował. Myślę, że tyle jedzenia nam wystarczy. Jeszcze tylko tą pszenicę zostawię, bo też nie będzie nam za bardzo potrzebna. Co byśmy mogli stąd wziąć, co jest ok. Mięsko możemy sobie upichcić, jak nas nie będzie. Rybek nie biorę. Co tu robią moje pochodnie? Nie, ale nie widzę, żeby tu był Lucjanek. Nie wiem, gdzie mógł się podzieć. Dobra, to zostawię. Dobra, umówmy się, że tyle jedzenia nam wystarczy. Dobrze, idziemy. Nie wiem, jak niebo się teraz zmieniło na tym modzie. Zaraz zobaczymy. Tak, i teraz wyszła jeszcze nowa wersja paczki. Ona już powinna być na stronie, gdzie właśnie jest dodany ten mod na niebo. Co to jest? A to żyje, dobra. No ale że krówki piękne skrzydlate. A to jest Moa, nie pamiętam, czy Moa atakowało? Co za ten... Aha, ty jesteś dobry, mam rozumieć. Ty też mnie nie atakujesz. Dobrze. Dobrze, cieszę się. Co to? Aeroryb? A to na tym można latać? Co ty mi jeszcze wyrzucasz? To wiesz co, ja tak postoję, poczekam, a ty rzucaj we mnie.
O, węgielek, pięknie, to ja nie muszę do kopalni chodzić. O, mamy coś nowego, co to jest? Glina. Aha. Dobra, już rozumiem, jak... Jeszcze flincik. Jak się pojawia nam, słuchajcie, ten... Taki wir, to trzeba stać i czekać, co nam nawyrzuca. Dobrze, takie pytanie, bo ja tu chyba robiłam sobie już... Tak, jest już tutaj portal. Może go sobie włączmy, żeby było widać, gdzie jest. Dobrze. Czy tutaj są jeszcze jakieś... Jakieś wiry dla mnie? Tamte... Wieloryby, nazwijmy to wielorybami. Tutaj jest, ale czy on jest niebezpieczny? W ogóle czekajcie, bo mi się przypomniała jedna rzecz. Tylko musimy wrócić w związku z tym. Wróćmy do domu. Bo pamiętam, że był achievement za spadnięcie z nieba. Jestem ciekawa, czy on dalej jest. Najwyżej się zabijemy, dlatego chcę wrócić, zostawić swoje graty. Ała! No co oberwałam? Zostawimy swoje graty i najwyżej... O, tutaj sobie zostawię. I sobie skoczymy. Najwyżej się zabijemy, tak? A widzicie, będziemy w razie czego żyć. Ogólnie odkryłam tutaj coś takiego. Próbowałam tamten mój plecak włożyć, ale to nie działa. Więc no... A, i... O, właśnie, to zostawię, bo to jest fajne. Mi powiedzieliście, że dzięki temu można pływać w lawie. I owszem, jak byłam w Netherze i wlazłam do lawy, nic mi się nie stało i byłam taka zdziwiona, dlaczego. No, i nie potrafiłam sobie tego wytłumaczyć, a za to wy mi cudownie wytłumaczyliście. No to co? No to siup, zobaczymy, czy to działa. Działa, działa, tylko mogła ja bym tak spać, żeby się nie zabić? O, tak nie do końca. Ale przynajmniej w domu jesteśmy. No. Fajne to było. Ciekawe jestem, czy za drugim razem też to tak samo działa. Nie wiem, nie będę próbowała drugi raz. Nie widzę aż takiej potrzeby. Dobra, tu się mnie proszę ubrać. Tutaj... No, oddaj. Do bąbelka. Tu. Dobrze, i teraz szybkie porządeczki. To gdzieś tu, to tu, to tu. W ogóle ile już, patrzcie, tylko ja zawitałam do tego nieba, już ile szpargałów się narobiło. Czekajcie, może ja jako taki porządek tutaj zrobię, no bo przecież się z tym wszystkim tutaj łomotać nie będę. Czy ja w ogóle mam już na piasek? Dobrze, a na glinę? Na glinę chyba jeszcze nie mamy. To glina będzie tu. To na pewno jest tu. 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 Jedzonko pod łapkę, to tu. Dobra, już posprzątaliśmy w miarę. Okej. Okay. Dobrze, idziemy teraz już w Explore tam. Już się nie bawimy w umieranie. Wiem, że można, tak? Ale to kiedyś się po prostu chyba spadało i się żyło. Nie wiem, dlaczego myśmy się zabili. To tak jak wiecie, jak jest ten prosty tekst na podryw. Bolało, jak spadłeś z nieba? No. Patrzcie, to lata. Ja jestem... O, tutaj jest. Czy... Wiesz mi, ja to nie będziesz. Czy na nich można sobie podróżować z jednej wyspy na drugą? To byłoby ekstra. Jezu, te się świeciły, się przestraszyłam. Jaka kudłata. Czekajcie. O, już będzie we mnie bił. Nie wolno bić. O, tu jest wir. Ja chcę do wiru, tylko niech mnie... O, slajmik. Slajmiątko, dzień dobry. To takie mocne slajmiątko. A niby takie małe. O, niebieski szlam dało. Gdzie to coś? O, tutaj coś. To ucieka tak ode mnie. Możesz bliżej? Kim ty jesteś? Zefir. A zefiry kiedyś nie strzelały, zefiry kiedyś były miłe. Czy ty możesz się na mnie tutaj wytygować? Ja tu czekam. A się wytygowałeś. Jeszcze w ogóle teraz tu... O, dzień dobry! Czy ja mogę po panu jakoś popływać? Halo? Zefir, weź ty idrzech, no! Ja zaraz wrócę, wiecie co, do domu po łuk. Bo to nie ma co. Z tymi zefirami. A czy to jest ta, co się przez nią przenika? Wow, wow, wow! Nie! Ja już nie chcę, bo ja umrę! Jeszcze z zefiry się obę dobawić. Czekajcie, niech mi to od ten... O. O, dobra, na shifcie można zejść, okej, okay. Wow. No nie byłam na coś takiego przygotowana, nie śmieć się ze mnie, no. Bo tu są różne chmury.
No czemu one? No dobrze, no może dali już tyle, ile trzeba. Dobra, rybkę sobie może zjedzmy. Wrócę do domu po łuk, bo powinnam mieć gdzieś jakiś łuk, żeby tych zefirów się pozbyć. Gorzej może być ze strzałami, ale łuk jest. Czy ty zawsze musisz mnie prądom kopnąć, jak ja wychodzę? Normalnie jak mój toster. O, strzały są, pięknie. Łuk jest. O, ja widziałam. A, 5 obrażeń. O, to ładnie, dobrze. Która godzina? 18:30. To jest, słuchajcie, pora spania. Tutaj u mnie w grze. Dobra, to niech idzie. Więc przyśpimy się. Też w nocy zapewne będzie mniej niebezpiecznie niż... to znaczy w dzień będzie bezpieczniej, bo w nocy to nie wiadomo, co za dziadostwo tam się zaplęgnie. Powiem wam, że bez tego mojego domu to ani rusz. To wracaj po jedzenie, to po broń. Ale dobrze, że przynajmniej mamy gdzie się posadzić, że tak powiem. Dobrze, dzień dobry, gdzie te zefiry? O, o, jak się wytegował blisko, zespełnił. Nie ma! Out. Co ty dajesz? Zimna chmura, co z ciebie można zrobić? Zimny spadochron. Okej. Okay. A, tu jest, a, no to slajmy spadł. Tam ile slajmików? Właśnie, ja stąd chcę drzewka. O, nie, nie, nie. Wow, jak to strzela? Dziwnie strzela, muszę powiedzieć. Ale teraz pytanie, czy ja mogę... Czy ja mogę go tak z tego zdjąć? O. Teraz wyjdźmy troszkę wyżej. Albo ja trafić nie umiem, albo to jakoś dziwnie działa. Prędzej trafić nie umiem. Uuu, tu jest wieża. My jeszcze na wieży nie byliśmy, wiecie? Ja przypominam, że ja mam tylko 45 strzał. Nie, ja po prostu w nich trafiać chyba nie umiem. Odbija to się od nich, dobra. Chcesz na mój mieczyk? To nie. Łaski bez. Tu się kulka chyba zawiesiła albo leci w drugą stronę. Dobra, ja bym poszła na tą wieżę, zobaczyła, czy tutajsza wieża różni się czymś, znowu glina, od takich naszych zwykłych wież. Teraz może ja jeszcze coś zjadła. Świnek tutaj ruszać nie będziemy, no bo nie. Teraz mnie to zastanawia, czy ten zimny spadochron, który ja mogę sobie zrobić, czy... no... Czy on by mnie uchronił na przykład, jakbym, wiecie, zaczęła spadać w tym momencie, nie? Chociaż jeżeli spadnę na ziemię i mi się zrobi mój grób, to nie jest aż tak źle, prawda? Gorzej, jeżeli nie wiadomo, gdzie zostaną te moje graty. O, tutaj się spotkamy. Dzień dobry. Co to w ogóle jest? Tutaj szybko ziemia. Okej. Okay. Tutaj te gady nam nic nie będą robić, na szczęście. Tu kiedyś chyba były takie... dziwne drzewka pomarańczowe, mam wrażenie. Patrzę, czy przyspieszenie od tej szybkoziemi nie dostałam, bo jakoś mam wrażenie, że biegam 2 razy szybciej. A co tam było? A co to było? Z tego ja pamiętam, chyba robiłam sobie jakieś rękawiczki? O, ale wyobrażenia ma słabe. O, ale bym sobie zirytowany wisior zrobiła. To można zrobić. Żeby były, słuchajcie, tylko te, jak one się nazywają? Pająki. To sobie zaraz zmontujemy. To mogę rozbić? Mogę. Zauważyliście, że tu nie ma... O, tu są wejścia. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Barbara. Ach, jak pani sobie tu pięknie wygląda do mnie, naprawdę. A pani się nie przywita nawet? No chodź tu. O, dobrze. Pochodnie, czemu ja nie mogę pochodni? Kiedyś na tym... co to za dziwactwo, że ja tu nie mogę pochodni zrobić? Halo? Ja to muszę rozbijać? Tak, my to musimy rozbijać. Ale dziwne, przecież można było pochodnie kiedyś stawiać. Dobra, ja to wszystko poproszę. Nie wiem, do czego mi to potrzebne. Czy tam niżej ktoś mieszka? Wyżej słyszę, że ktoś mieszka. Niżej też chyba. O, dzień dobry. O, tam widzę, że gruba impreza była. Tak, niech mój nowy mieczyk zbiera sobie levele. Będzie lepiej kosił.
Słuchajcie, to moje serduszko. Teraz ja się tu wrócę. To było pod K? Tak, co można było dać? Dajmy ogień. Co ja bym coś zjadła może przed tą walką? A oddasz tarczę? W sumie nie wiem, do czego mi ta tarcza, bo pewnie jej używać nie będę. Ale... Dzień dobry. Siema. O, ogień działa, dobra. Dobre jest, tylko mnie zastanawia dalej, dlaczego ja nie mogę tego sobie zwyczajnie oświetlać, tak? Dobra, to nadszedł czas, żeby użyć naszego cudownego plecaka. O, i tam jeszcze jakiś pakuneczek dostaliśmy. Dobra, to można oddać. Ten pakuneczek, zaraz zobaczymy, co to jest. Księga zaklęć, o. Potion bag. Dobra, to niech też zostanie, ciebie nie potrzebuję. Ciebie też nie. Dobra, a tutaj sobie teraz resztę... No serio? Dziękuję. Co to jest? Aha. Dobra, to można jakoś zaklinać. Okej, ja się nie znam, ja jeszcze nie umiem. Dobrze, poproszę ciebie jeszcze raz w związku z tym. Ty i ty, sio na razie. Dobra, tutaj deski się przydadzą. Na darmowe się nie narzeka. No. Aha, dobra, to jest najniższy poziom, spoko. Czy będą tu pająki? Bo ja naprawdę bym się... Chyba będą, bo coś słyszę. Nie obraziła za pajęczynki. Uuu, widzę, że tutaj ostro dzisiaj. Gdzie mnie stąd tak rzucasz, sio? Chyba się same pozabijały w tym momencie tam. Są pająki. Oj, przebierają już tymi nogami. Oj, oj. Czekajcie, bo to mnie żre za mocno. I jeszcze mnie ściga. Ała, ała, ała. Nie, 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 nie. Dobra, leczyć się, bo czy ja ewentualnie... No, w ostateczności mogę stąd wyskakiwać, ale nie jest to najlepsza myśl. Ja bym się nie obraziła, bo ja dzisiaj tu ogólnie przyszłam po Staszka. No, ale coś widzę, że tego Staszka to ja sobie z wami chyba nie znajdę. A pani co, wychodne? Na pewno, najpierw mnie pani popkładała, a teraz o, będzie uciekać. A tutaj siedzi ten pająk. O! Jak z bliska można go zobaczyć. No chyba krzywdy nie robi, wiecie? Ja chciałam sobie zrobić zirytowany naszyjnik, a na razie sama się zirytowałam przez pająki. No jak on z tak daleka może mnie atakować? O, jeszcze slajmik, jasne. Sio. Albo to jego dusza była. I patrzcie, że nawet nie dał mi tego. A, to ta dusza, no. Tutaj siedzi gamoń. Tu siedzi, dobra. Ale patrzcie, nic ci nie dają. O, w końcu. Dziękuję. Tylko ja bym się jeszcze nie obraziła. Powiem, że trudne są te poziomy tutaj. W zwykłym świecie chyba nie są aż takie trudne, co? Dobra, mamy kolejne nici, to jest dobrze. Kolejne barbary to niekoniecznie. O, jeszcze Zenon przyszedł, na pewno. Możecie mnie wypuścić tak na 5 minut? Tak, żebym się najadła. Dobra, póki nie jestem zatruta, jest okej. Teraz trzeba się zregenerować. Czemu mi regeneracja stanęła? Z radości zapewne. Idź, Zenon! O, mamy nowy plecaczek. Zaraz zobaczymy, co dali. Uuu, my tu dużo rzeczy dostaliśmy. A ty skądś, żeś spadł? Książeczka, dobra. Tu co dali? Siekierkę, spoko. A tu? Co to w ogóle za bek jest? A, książkę dostaniemy, dziękuję. Na razie tyle. Aras. Coś się bałem, że ja za mało żarcie wzięłam, wiecie? Na te moje bitwy. Ja się nie spodziewałam bitwy. Ja chciałam Zenona, oj, Zenona tego znaleźć.
Stanisława. O, pokłócili się. A, kto wygra? Ja wstawiam Zenka. A, nie wyszło. Ale za to mam płytę. Takiej jeszcze chyba nie widziałam. Już. Uuu, ta starczo. Oj, powiem wam, tutaj nie damy rady. Spadamy stąd. Ja nie wiem, co ja sobie muszę przygotować na to, ale tu nie damy rady. O, dziękuję za nitki. Już noc w ogóle idzie. Dobra, ja was zostałem na razie. Mamy 9 nitek, możemy sobie zrobić ten medalion. Aha, ja to mam z tym. Dobra, zaraz. Nic mnie nie atakuje na razie, nic. Dobra. To sobie zostawimy. Strzały mogą się przydać. O, mam jakiś łuk. Dobra, też sobie go zostawię. Kości to już tak niekoniecznie. Możesz mnie nie atakować? Dobra, ten medalion. Nici. Tak. Tu. O. I tu, i tu. Gdzie ja go mogę sobie przyczepić? Tu sobie nie mogę go przyczepić. A tutaj? O. Mam zirytowany medalion. Jeszcze jakbyśmy to dziadostwo znaleźli, to... o, dzień dobry. Czy ja mogę na panu latać, czy coś? Pan chyba ma postój w tym momencie nocny. Może mi się przez drzewo uda na niego wejść? Ej, czemu on zniknął? Oła! O, i pająk się obudził. Wiesz, stary, ja już teraz nie potrzebuję od ciebie nici, tak na dobrą sprawę. A książeczku, nie pogardzę. Dobrze, czy my tu mamy... Co to stoi? Nie chcę sprawdzać. Nie, no zefirów to ja nie chcę. Ja chciałabym wejście do lochów, bo akurat w lochach nie ma znaczenia, czy jest dzień, czy jest noc, czy jest co. O, mamy kolejnego, patrzcie. O, nawet dwóch. Ale one znikają, jak podchodzimy, więc one chyba bardziej, słuchajcie, jako dekor służą, a nie... Jako, wiecie co, może zjem jako... A nie jakiś środek transportu, tak jak ja sobie tutaj to wyobrażałam. Ale to byłoby akurat dobre, jeżeli właśnie, wiecie, nie mamy tutaj, o, bo one latają, żeby na nie po prostu wskakiwać i przedostawać się na inne wyspy. To byłoby naprawdę spoko. Dobra, ja na razie sobie wyteguję to. Jeszcze raz spróbujemy. Nie, ich się nie da. A, to są bazyliszki. A bazyliszki gdzieś atakowały. To nie byłam ja? O, mamy znowu wir. Ten mnie nie lubił. Przepraszam, ja tutaj nic nie chciałam. Ale długa ta wyspa jest. Myślałam, że ona już się zaraz będzie kończyć. Ale to dobrze. Patrzę, czy coś mnie nie ściga. Ale patrzcie, to są podmuchy, dobra. O! Można w niego trafić, to ja po prostu jestem pierdołą. Dobra, fajnie. Fajnie, dobra. To przynajmniej wiemy, że można zabić. Czekajcie, jedna rzecz. Ja mam autoskok wyłączony, ale tutaj patrzcie, to działa, że ja w tym momencie nie skaczę, a chodzę po tych blokach. I to jest dziwne. Jak wrócimy zaraz do domu, to będę musiała sobie sprawdzić, czy w domu też to tak samo działa. Martwi mnie tylko to, że my jeszcze na żadne lochy nie trafiliśmy. Dzień dobry, można się zabrać na inną wyspę? O, patrzcie, ja teraz się od nich normalnie odbijam. Powinno być takie dla nich, wiecie co? Czy ty we mnie usiłujesz strzelić? Nie. Nie, nie usiłujesz. Aha, usiłujesz, dziękuję. Co mi zrobiłeś? Nie wiem, co mi zrobił. Nic nie widzę prawie, że. Ale ważne, że żyję. Ale chodzę, tak wiecie. Ohohoho. No nie wiedziałam, że we mnie strzeli. No przecież to się gapił to tu, to tam. I kto się spodziewał? Chodzę jak po ostrej imprezie, naprawdę. Dobra, już mi przeszło. Tutaj, patrzcie, są jeszcze inne te bloki. Ale to na razie zostawmy. Ja bym chciała... Dobra, może
no, mocno się nie uszkodzę. Chcę na tą drugą wyspę, bo no, nie ukrywam, że nie obraziłabym się, jakbym znalazła to, czego szukam, chociaż raz. No gdzie... Czy ty jesteś normalny? No weź! Ja chcę przejść tam. Ciebie nawet nie ruszam. No. O, może drzewko byśmy sobie wzięli, sadzonkę, co? Gdzieś na którejś wersji, pamiętam, je sobie zbierałam, te drzewa. Nawet gdzieś rosły koło mnie. Jeszcze gdzieś zostało? Dobra, sadzonki są. To też chyba zbierałam sobie. Tak, są krzeczołki. Tutaj jest ten bazyliszek, to ja z nim rozmawiać nie będę, on mnie nie lubi. Tam jest jakiś wir, patrzcie, ale to jest całkiem inny wir. O, już się tam aktywował, czuję. On znika od razu. Nie, z tobą ja nie rozmawiam, panie, nie, ja nie będę przeszkadzać, proszę się delektować wieczorem, nie interesować się mną. I będzie w porządku. Dobra, zjedzmy. Tu nas jeszcze nie było, z tego co ja widzę na mapie. Z tej strony będzie łagodniejsze zejście, to chodźmy tędy. Aha, stamtąd slajmy spadają. Niech spadają, nie będę im też przeszkadzać. W sumie chyba tylko teraz, na tym sezonie mamy problem, żeby znaleźć te lochy. W sensie, czy one są, no ale powinny być, no bo co innego by w tym niebie było. A no, mówię, tęsknię za Staszkiem, ja chcę Staszka. Pamiętam, że mieliśmy takiego kapuścianego żółwia też. Przynajmniej on mi przypominał kapuścianego żółwia. O! Jagody sobie zbierzemy, bardzo ładnie. Ale właśnie, jak krzeczory też chcę jagódków, o. Będziemy mieli nowe do posadzenia. Tamte nasze, nie wiem, czy wam pokazywałam, powyrastały. Jeszcze trochę rozmnożenia też wymagają, ale takie też się przydadzą. No, niebieska borówka, jak najbardziej. To ta, co nas wykopuje w górę, tak? Dobra, to ja podziękuję. Ja na razie nie chcę. Ja chcę tam, tylko że to tak od góry strony by wypadało. Czy my mamy trochę? No trochę mamy. No fajnie, to szybciej się zbija łapą niż tym kilofem. Dobra, wykupiemy się tędy, bo możemy. A jakby tak... O! Ej, dlaczego ja tu nic nie mogę stawiać? Zauważyliście? Mogę stawiać tylko bloki. Czemu nie można w niebie stawiać pochodni? No a jakieś, nie wiem, świece rytualne, cokolwiek. O! Kolejna wieża, ja chyba podziękuję. A jak teraz w wieżach są tylko... Nie, no nie były Staszków. Wieże to wyglądały, jakby to były wieże od nas, normalnego świata. O, jest ten. Czy ja mogę na niego wskoczyć? Nie, bo on od razu znika. Bazyliszki, jak widzę, też nie są zachwycone moją osobą tutaj. Mocne są te slajmiki. O, ale glowstone nadają. Nie. Dzień do widzenia. Dzień dobry, do widzenia. Takie szybkie zapoznanie. Ło, co to jest? No, Zefir, tak, wiem, ale tamto na górze. Ne, Zefir. Ty umrzyłeś, czy nie umrzyłeś? Zaświeciłeś dziwnie. Dobra, nieważne. Ło, czegoś takiego to ja nie widziałam. Co tam może być? Wow. Dobra, stańmy gdzieś tutaj, zrobię sobie do tego checkpoint. To jest jakaś świątynia, nie? To myślę, że w kolejnym odcinku byśmy sobie poszli na tą świątynię, bo dzisiaj to wypadałoby już kończyć. Ale mimo wszystko ja i tak sama sobie tutaj pobiegam po tym niebie, bo chciałabym, słuchajcie... Wyrzucisz mi coś? Nie, pociągaj mnie. Chciałabym, słuchajcie, znaleźć właśnie Staszka, znaleźć te lochy, które były wcześniej, bo wydaje mi się, że one powinny tutaj gdzieś być, prawda? Fajne jest to, że te wyspy są aż tak mocno... Nara. Porozbudowywane, ale to widzę po raz pierwszy. Nie wiem, czy to było w poprzednich wersjach.
Jestem zaskoczona. Chyba, że to jest teraz wersją lochów. Nie wiem, będę musiała poczytać, albo jak bylibyście tacy mili, żeby mi napisać, co to jest, to byłoby super. Jeszcze czekajcie, zerknijmy sobie, tak, ale tutaj nie widzę nic, w ogóle wstaje już ranek. O, mamy węgielek. Pięknie. Dobrze, kochani, myślę, że na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie go i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.